Witam wszystkich. Dzisiaj uprawiam tutaj po rzepaku pod pszenicę. No i tak, Szymek jest ze mną, chciał siku, wyszliśmy siku i myślę, więc wyjdę, nagram. Strasznie wieje, także nie wiem, jak mnie będzie słychać. Kupiłem sobie gimbala i tak myślę, wypróbuję, jak to się tutaj sprawdza. Zaraz wam tutaj mogę sobie obniżyć, podkręcić do góry, do dołu, ale wam chcę pokazać, zobaczcie, jak jest sucho, jakie grudy, nie, ciężko to rozbić, wyrzuca mi to. Wprawdzie jak przyjechałem teraz po weekendzie po Bednarach, to tutaj zobaczcie, jest mokro, spadło 15, łącznie spadło 15 litrów na metr kwadratowy, ale widać, jeszcze to nie przesiąkło, bo suche grudy się wyciąga. To akurat chyba ścieżka była czy coś, bo ciężko to szło o takie grudy. O takie grudy wyciąga, ale to później wał przedni, siewnik porozbija, ładnie tu uprawi. No i zaraz resztę wam opowiem. Jeszcze wiatr wieje. Resztę wam opowiem już zaraz w ciągniku. Teraz jeszcze wam pokażę, fajną funkcję ma ten gimbal. Zaraz. Tylko nie wiem, czy to będzie mi dobrze widać. Mogę sobie nacisnąć i obraca na mnie. I o tak. Zaraz wypróbujemy, jak to będzie widać. Słychać mi będzie pewnie słabo, bo strasznie wieje, ale puszczę przycisk i wraca z powrotem. Fajna sprawa. No. Ruszamy. Tutaj też jeszcze wezmę gimbalem, ponagrywam. Zobaczę, jak to będzie wyglądało. Mogę sobie obkręcać. Gimbal jest marki Feju. Nie wiem, czy to dobrze wypowiada. Chyba jest, prawda? Z tym gimbalem. Szymek sobie ogląda jakieś bajki na telefonie, bo mu się już nudzi. Ja już to trochę zrobiłem. Niedużo zostało, może wytrzyma już ze mną. Trochę spał. I trochę spał, wyspał się, no i już mu się nudzi, nie? Bawię się tym gimbalem. Strasznie wieje. Nie wiem, czy u was też tak wieje. Ale tutaj jest masakra. Wiatr huraganowy, nie wiem. Strasz co chwilę wyjeżdżała. Zaraz zobaczycie, nie wiem, czy będzie widać po drzewach. Po prostu zimno się zrobiło. Idzie po drzewa. Trochę teraz już i tak
osłabło. Ale było gorzej. Było gorzej. Dobra, trochę coś tam z uprawy wam pokażę, myślę, tego gimbala, jak zobaczymy, jak to materiał będzie się przedstawiał, pewnie inaczej niż z głowy, bo nie będzie tak, będzie płynniejszy pewnie obraz. A myślę, zaczyna się martwy sezon, znaczy martwy sezon w sensie z robotą, zaraz jak się poobsiewamy, no to już praktycznie prac polowych nie będzie. No i będziemy tylko obserwować. Obserwować będziemy roślinki. I tak sobie myślę, z takim gimbalem będzie lepiej chodzić po polach. Żeby coś tam, no żeby po prostu tam ładnie to jakoś pokazać. Nie majtać tą kamerą. Mam nadzieję, że ładnie to będzie. Teraz ręką macham, pięknie to stabilizuje. Bardzo fajna sprawa. Teraz jeszcze. Teraz akurat słońce zaszło. Zaszło słońce. O! Jak trafi na ścieżkę, to normalnie aż szarpie nim. Jest fajnie, mimo tych niewielkich grudek, to i tak bardzo fajnie to wszystko wygląda. Widziałem dzisiaj, ci co robili orkę, to po prostu suchą ziemię wyciągali na wierzch. Na wierzchu sucha ziemia, a to co spadło, przemoczyło, to schowali to pod spód po prostu. Nie zdążyło jeszcze to przesiąknąć. Więc jeszcze pokażę. Tutaj tato od miedzy poodbierał z tamtej strony od miedzy i tutaj od tych krzaków pługiem tym małym C363P. Dwie skiby tylko zostawił z czterech w pługu i odbiera, po prostu jeździ, odbiera wszystkie tam miedze, wiadomo. Jednak od miedzy ten pesz się rozciąga. No i tyle. Więcej wam pokażę już z siebie, bo po prostu nie będziemy tutaj już. Okno muszę zamknąć. Chociaż Szymek i tak tutaj ma taką barierkę. Tutaj elegancko, także wypaść nie wypadnie. Dobra. Pozdrawiam wszystkich. Tych co spotkałem i tych co nie udało się spotkać na Bednarach. Także trzymajcie się, do następnego razu. Wrócę do was jeszcze na chwilę. Zaświeża tak, zapomniałem o tym powiedzieć. Do agregatu takiego
trójbelkowego do oprawy uproszczonej. Jakie polecacie wały? Głównie chodzi mi o taką glebę jak tutaj, czyli takie te czarnoziemy, jedynki, dwójki, no i z taką tendencją do takich gród, do wyciągania gród. No bo na pewno z czasem rozważę taką myśl, jak będzie ciągnik większy, żeby coś takiego kupić. No i właśnie, na pewno nie będzie to wał rurowy, tak jak tutaj, tylko po prostu jakiś inny. Nie wiem właśnie, czy... czy płaskownikowy. Dobrze mówię? No nie wiem, jakie tam są jeszcze te ownikowe, czy tam daszkowe. Czy po prostu taki jak ma kula, tylko nie wiem dokładnie jak on się nazywa. I nie wiem, ja się zastanawiam nad wałem daszkowym albo płaskownikowym. Coś w tą stronę. A ogólnie powiedzcie tam, jaki agregat polecacie, czy agromasz, czy jakiś inny. Tylko od razu mówię, nie jakiś tam Waderstada, czy tam jakiś Horsza, bo na takim po prostu nie mam takiego areału, żeby mi się to zwróciło i na takim mi nie stać. Ja myślałem, jakiś agromasz albo agrolift, albo jeszcze widziałem te agrotomy, też fajne robi. Agrotom chyba robi fajne agregaty. Podzielcie się opinią, kto jaki ma agregat, jaki wał do tego. No i to by było na tyle. Chciałem jeszcze tak dopowiedzieć. W sumie to jeszcze miałem dopowiedzieć o tym, że tato jak spróbował takiej uprawy, bo mówi tam, ma takie kawałki, że trzeba będzie zaorać. No ale mam takie kawałki, mówi też, że spróbuję i tym. No i jak zaczął robić tym, tak mu się to spodobało, że to wszystko pojechał i wszystko już porobił. Nawet tam, gdzie więcej było resztek, czy mniej, wszystko porobił. No i to widać jak mu się to spodobało, że już nie chciał pługa zapiąć. Także takim to akcentem bez pługa zakończymy ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!